Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studio przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, pani Agnieszka Kuskowska, kierownik Uniwersytetu Dziecięcego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Oraz pan Wiesław Wernik, pracownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwszym tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie rekrutacja. Ta rekrutacja już się zakończyła. Proszę o kilka słów podsumowujących rekrutację. Tak, rekrutacja dobiegła końca, czas na pierwsze podsumowania. Takie pierwsze zdanie mi się tu nasuwa, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Rekrutacja na poziomie ubiegłorocznym. Przyjęliśmy, zrekrutowaliśmy na pierwszy rok studiów 600 osób. Bardzo dobry wynik. I na studia stacjonarne, i na studia niestacjonarne. Taka myśl mi tu przyszła do głowy, że w taki rekrutacyjny hat-trick. Bo 2 lata temu dobra rekrutacja, rok temu dobra rekrutacja i w tym roku dobra rekrutacja. I ten rok jest rokiem, w którym uczelnia będzie miała chyba największą liczbę studentów w historii, bo 1700 osób będzie u nas studiowało na wszystkich 3 rocznikach. Także wynik bardzo dobry. Uczelnia się rozwija. Kierunki, które cieszyły się największą popularnością, to przede wszystkim pielęgniarstwo, ekonomia, pedagogika i kierunek, który ruszył 2 lata temu, bezpieczeństwo wewnętrzne, też duże zainteresowanie, kierunek, który jest w Mławie. Jeżeli chodzi o taką statystykę regionalną, czyli z których powiatów najwięcej do nas studentów zawitało, to na pierwszym miejscu jest powiat ciechanowski, czyli te tutaj okoliczne szkoły ciechanowskie, na drugim miejscu jest powiat mławski. I później na podobnym poziomie to są powiaty Przasnyski, Płoński, Pułtuski, Działdowo, Żuromin, ale tu już trochę mniej studentów stamtąd, powiat Nowodworski, ale są studenci też z Gdańska, są studenci z Elbląga, są studenci z Olsztyna, także to już w mniejszej ilości oczywiście, ale też także tutaj ta północna Polska do nas zagląda. I wszystkie kierunki, które zaplanowano, udało się otworzyć. Tak, wszystkie kierunki otworzyliśmy, także też z tego się cieszymy. Też na te inne kierunki inżynierskie też byli chętni, także wszystko zgodnie z planem działa, maszyna ruszyła. Teraz porozmawiajmy trochę o nowym przedsięwzięciu, które będzie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Mam tu na myśli Uniwersytet Dziecięcy. Co to jest ten Uniwersytet Dziecięcy? Rekrutacja już się zakończyła, prawda? Już zapisów tak, nie ma. Już zapisów nie ma niestety. Uniwersytet Dziecięcy jest po raz pierwszy takim projektem, który zaproponowała nasza uczelnia naszemu środowisku tutaj lokalnemu. Jest oczywiście skierowane do naszych najmłodszych od naszych najmłodszych członków naszej społeczności. I jest skierowana do dzieci, które są szczególnie zainteresowane poznawaniem świata, rozwijaniem się, są zainteresowane nauką, edukacją i mają ochotę właśnie spotykać się z naszymi wykładowcami na naszej uczelni na najróżniejsze tak naprawdę spotkania. Zapraszamy dzieci na zajęcia zarówno z takich nauk ścisłych, jak i z nauk humanistycznych, jak i społecznych. Będziemy tutaj mieli okazję, proponujemy dzieciom zajęcia i z matematyki. Mamy zaczarowany świat matematyki, fascynujący świat chemii. Będą dzieci mogły odwiedzić laboratoria na naszej uczelni, same spróbować przeprowadzić doświadczenia chemiczne. Będą miały zajęcia z dramy, gdzie będą mogły trochę bardziej zerknąć na siebie i na otaczające społeczeństwo, popatrzeć, jak funkcjonujemy i jakie czynniki, emocje działają na ludzi. Będziemy mieli zajęcia o zdrowej żywności, będą same dzieci mogły na przykład chociażby zrobić sałatki, którymi też będą się potem same pożywiały. Będziemy rozmawiać też o języku i za to zarówno tym naszym ojczystym, jak i takim najczęściej spotykanym obcym, a mianowicie o języku angielskim. Więc myślę, że tutaj jest taka dosyć szeroka gama różnych zajęć. Oczywiście będą, ponieważ są one kierowane do tych najmłodszych dzieci, będą one w formie zabawowej, będą to warsztaty, będą to laboratoria, oczywiście jakieś tam elementy też wykładowe będą się tutaj znajdowały na tych naszych zajęciach, ale wszystko będzie w takiej formie zabawowej, ponieważ zajęcia skierowane są na razie do tych najmłodszych dzieci, czyli od nawet młodsze, bo to jest grupka 5-8-latków, ale to w tym roku. Ponieważ, tak jak pani wspomniała, redaktor, zapisy już się zakończyły i rzeczywiście ta rekrutacja cieszyła się taką
taką dużą popularnością. Bardzo szybko zarekrutowała się grupa dzieci. Więc tak, mamy nadzieję, że w przyszłym roku również ten nasz uniwersytet będzie się cieszył zainteresowaniem i no, chcemy rozszerzyć w związku z tym w przyszłym roku też ofertę i jeśli chodzi o liczbę grup i też jeśli chodzi o wiek dzieci i też zaproponować starszym dzieciom zajęcia na naszej uczelni. A jeszcze proszę powiedzieć, jak często będą się odbywały zajęcia? Mhm. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, będą to zajęcia w soboty, żeby nie kolidowały oczywiście z zajęciami szkolnymi czy przedszkolnymi i to będą właśnie zajęcia raz w miesiącu w sobotę. Także myślę, że każdy, kto zapisał się, będzie łatwo mógł do nas przybyć i odbyć te zajęcia. Chcemy, żeby były bardzo interesujące i ciekawe. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Jeszcze powiedzmy, i jak długo będą trwały te zajęcia, czyli w sobotę, jeżeli zaczniemy tam na przykład o godzinie 8, to do której? To będą tylko 2 godziny lekcyjne. No są to żeby właśnie małe dzieci. Tak, żeby bardzo, nie przemęczać tak. dzieci, bo to jednak 5-8-latki, więc żeby to było dość ciekawe i interesujące, będą to 2 godziny lekcyjne. Zaczynają się zajęcia o godzinie 10. Także wszyscy czyli myślę, że zdążą wyspać, się wyspać tak. w sobotę, tak, zjeść śniadanie i przyjechać do nas na zajęcia. Pobawić się, poznać świat z innej trochę perspektywy, z innej strony, z takiej trochę, no może też uczelnianej. Chciałam powiedzieć, że też taką fajną, myślę, że dla dzieci rzeczą będzie to, że otrzymają oczywiście indeksy, tak jak prawdziwi studenci. Mamy inaugurację, po naszej inauguracji uczelnianej, czyli odbędzie się 15 października w sobotę na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, ponieważ tam będzie działał Uniwersytet Dziecięcy. Działa on przy Zakładzie Pedagogiki. No i dzieci otrzymają indeksy, natomiast na zakończenie roku akademickiego, bo całe przedsięwzięcie, cały projekt będzie trwał rok. Na zakończenie roku akademickiego oczywiście dostaną również dyplomy. A egzaminy będą? No nie, na razie jeszcze nie. Myślę, że egzaminem dla nich będzie po prostu uczestnictwo w zajęciach i wytrzymanie takiego, no, innej formy może trochę też zajęciowej niż do tej pory. Dokładnie. A jeszcze chciałabym zapytać właśnie o inaugurację roku akademickiego, bo zajęcia już się rozpoczęły, a inauguracja kiedy się odbędzie? Tak, zajęcia się rozpoczęły, pierwsze spotkania między innymi rektora z studentami pierwszego roku i w Ciechanowie i w Mławie, żeby takie spotkania organizacyjne odbyły się 4, wczoraj w Mławie 6, uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na rok akademicki 16-17 w Mławie o godzinie 12. Gościem inauguracji będzie ambasador Korei Południowej z tego względu, że no, tutaj taka przyjaźń i współpraca między firmą LG i w tym roku pan ambasador będzie gościł w naszej uczelni. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie do naszego studia. Nasz czas antenowy niestety, ale dobiegł już końca. Dziękuję raz jeszcze. Moimi gośćmi byli pani Agnieszka Kuskowska, kierownik Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej oraz pan Wiesław Wernik, pracownik działu kształcenia i spraw studenckich, również Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Gość poranka.